Oj, tutaj trzeba uważać. Pierwsza interwencja Kacpra Trelowskiego. Łapie piłkę na bramkę. Piłkarze sprawiają, że tutaj dzisiaj trener Marek Paprzyn dał szansę innym zawodnikom. Cebula ładnie przyjął, ładnie zabrał się Marcin Cebula. Od razu piłka w pole karne. Fran Tudor, jest Władysław Zgutkowski, ale jest uniesiona chorągiewka. Ręka w górę arbitra pokazuje. No to kolejna szansa przed naszym zespołem. Ach, teraz tutaj poszybował Oskar Krzyżak. No i teraz okazja do tego, by rozpędził się Wiktor Długosz. Powalany, ale utrzymał się przy piłce i co? I broni Moldovan. Niesamowita sytuacja dla naszego zespołu i bardzo blisko było tego, by otworzyć wynik. Jesteśmy naprawdę już coraz bliżej, coraz bliżej. No ładne to podanie do Sztachla. On tutaj ma troszeczkę miejsca. Okazja do strzału lewą nogą. Broni Trelowski. Brawo Trelu. Dobra interwencja naszego młodego bramkarza. Strzał. Papa Nikolał. Krzyknął mu Zoran Arsenić. A teraz do niego piłka, teraz do Tudora. Ależ piłka do Zorana i to musi być gol. Ach, blisko było. Uderzył od razu szybko Zoran. Znalazł się tam w polu karnym po takim rajdzie z własnej połowy. Było bardzo blisko. Miękka piłka do Andrzeja Niewulisa. Przewracany Andrzej Niewulis. Pokazuje sędzia, że zaczniemy od rzutu rożnego. No to znowu Sztachl, tutaj to lewe skrzydło bardzo aktywne. Uwaga, uderzenie niecelne. Nie zakręciła się ta piłka i całe szczęście dla naszego zespołu. Od bramki Kasper Trelowski. Ależ wysoko tutaj poszybował Andrzej Niewulis. No imponujące są te wejście Mączysz, który no, też ma dużą zaletę w postaci wieku. Jest młodzieżowcem, no, tacy oczywiście są niezwykle potrzebni w każdym zespole PKO BP Ekstraklasy. Strzał Igora Sapały. Po nim mamy rzut rożny. Zasłonił Fran, uderza Igor Sapała. No i co? To jest bramka? Odzyskujemy piłkę w polu karnym. Wdowiak zablokowane uderzenie. Faulowane, myślę, Patryk Kuni. To w polu karnym będzie jedenastka dla Rakowa. Mocne uderzenie. No i mamy bramkę. Jakub Arak otwiera wynik tego spotkania. Prowadzimy z Rapidem 1-0 po golu z rzutu karnego. Mocny strzał. Nie musiał interweniować Kasper Trelowski, ale to środkowanie Igora Sapały. Dobra, piłka. Jordan do Andrzeja Niewulisa. Ależ zabrakło Andrzejowi. Andrzej aż uklęknął tutaj po tym strzale. Nie może uwierzyć, że piłka nie wpadła do siatki. Bardzo ładnie rozegrany ten strzał. Wrócił Wiktor Długosz. Jest tam też w razie czego do pomocy Papa Nikolału. Pewna interwencja po tym strzale Jakuba Mądrzyka. Potężny strzał i bardzo dobra interwencja Jakuba Mądrzyka. Wierzę, że nasza praca tutaj pozwala Wam zobaczyć, jak wygląda codzienność naszego zespołu. A tymczasem akcja Rapidu i tracimy bramkę chyba. Antonio Sefer trafia do siatki, jeśli dobrze widziałem. Oznaczony numerem 7 pomocnik Rapidu Bukareszt. Piłkarze Rapidu. Uderzenie bezpośrednie, ależ ładny strzał. No tutaj siedzieliśmy idealnie w linii tego uderzenia. Pięknie zakręciła się ta piłka tuż nad murem i obejmują prowadzenie nasi rywale. 2-1 prowadzi Rapid Bukareszt. Wiesz co, chciałbym wrócić na gotowe. W poniedziałek wchodzi cykliniarz. No, nie wiem, czy nie był faulowany na rzut karny. Ach, teraz poprzeczka po strzale Fabio Sterdzina. Jeszcze bronią się piłkarze Rapidu. Faul odgwizdany. No nie wiem, czy tam nie był wcześniej faulowany Patryk Kuhn. Zobaczymy na powtórce po meczowym skrócie. Natomiast wydaje mi się, że dobrze ustawiony był i wybił tę piłkę na aut. Jeszcze walczymy. Kaczmarski huknął mocno. Mamy rzut rożny. No to może teraz nie pozwoli tego stałego fragmentu rozegrać arbiter. Kończymy zatem wynikiem 1-2 ten pierwszy sparing z Rapidem Bukareszt. Czekamy na kolejne i żegnamy się już z chłodnego wieczorową porą Belek.